Witajcie, cześć, dzień dobry na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temacik troszeczkę inny, odbiegający. Siedzimy na pokładzie Land Rovera, jak zdążyliście się przekonać. Otóż okazuje się, że bardzo mój dobry znajomy, któremu obiecałem w jakiś sposób kiedyś, że się odwdzięczę, doczekał się sytuacji. Otóż ma pojazd, który bardzo długo stoi u niego. Kilku mechaników rzekomo było, zapinali komputery, nie poradzili nic. Cuda robili, nie wiem co robili, nie wnikam, nie będę wnikał. W każdym razie rzecz wygląda w ten sposób. To jest silnik w benzynie, 1.8, że jest zagazowany, to jest dla nas bez różnicy, czy jest niezagazowany. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że pojazd nie daje zgody na rozruch. Jest ta kontrolka, którą widzicie, możemy włączyć sobie zapłon i biorąc na rozrusznik, nie daje nam żadnej zgody pojazd na rozruch. Jak się okazuje, w zestawie jest pilocik. Tu jest ten pilocik. Jak się okazuje, po naciśnięciu tego pilota, praktycznie rzecz biorąc, nie ma reakcji. Nasz pilocik nie chce startować i bardziej jak pewne jest, że nie daje zgody przez to immobilizer na pracę silnika. Gdybyśmy nawet na krótko wystartowali, bo można wysterować przekaźnik, który steruje pracą rozrusznika, to on może odpali, ale niestety zgaśnie ze względu na to, że IMO nie da zgody na pracę tego silnika. Co w takim układzie będę robił? Skupię się na uratowaniu tego pilota, sprawdzeniu tego pilota na stole. W każdym razie zapraszam do mnie na biurko, robimy testy i sprawdzamy, bo póki na razie niestety nasz pojazd nie wystartuje. Także do zobaczenia za chwilę. I spotykamy się już oczywiście u mnie przy biurku, także witam ponownie. No i rzecz wygląda w ten sposób. Pozwoliłem sobie już pilota otworzyć. W międzyczasie oczywiście wiadomo, podważanie obudowy to myślę, że nie jest rzeczą, czynnością trudną. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że z wnętrza pilota, pominę, że bateria była trupem, za chwilę do tego dojdziemy, wysypało się parę elementów plastikowych, oczywiście flaszki metalowe, co pochodziło z mikroswitcha tutaj, tego, który jest po stronie prawej ekranu. Lewej, przepraszam, bo widzicie po stronie lewej to. W każdym razie rzecz wygląda w ten sposób. Ci, co mają pojazd, to myślę, że wiedzą. Ci, co go dopiero nabyli, wytłumaczę i powiem, o co chodzi. Klawisz prawy w tym samochodzie jest klawisz, którym zamykamy samochód, jednocześnie w pojazd wprowadzamy w tryb blokady, czyli uniemożliwiającej rozruch silnika. Natomiast lewy klawisz to jest klawisz, który po naciśnięciu rozblokowuje system immobilizera i jednocześnie daje zgodę na rozruch, wyłączając właśnie tą czerwoną diodę, o której już rozmawialiśmy wcześniej. No i tak jak zdążyliście być może już zauważyć, elektronika zamontowana w tym pilocie w ten sposób ma klawisz, ten lewy, rozsypany. No właśnie. Klawisz lewy rozsypany, który nie umożliwił nam niestety rozblokowanie, czyli dlatego ten pojazd utknął i bardzo długo sobie stoi i stoi i stoi. W każdym razie rzecz jest jaka. Pozwoliłem sobie wymienić baterię na 3V. To jest bateria 3V 2032. O takim symbolu możecie zdobyć, jeżeli macie gdzieś jakiś problem, stoicie na ulicy, bądź ewentualnie coś się wam stało, nagle nie wiecie co. Najprostszym elementem jest wymiana takiej baterii. Taką baterię, tak szczerze mówiąc, pasowałoby wymienić w miarę szybko. Otóż dlaczego szybko? Dlatego, że zdarza się bardzo rzadko, ale zdarza się, że zostanie zagubiony kod i później trzeba synchronizować pilota w pojeździe. A żeby tego uniknąć, to najnormalniej w życiu, jeżeli nie mamy pewności, bądź mamy pewność, że bateria została rozładowana, bądź ją podejrzewamy, to mamy przygotowany pilocik, baterię wysuwamy, wciskamy drugą. Myślę, że to jest banał, więc ja tego nie będę tłumaczył, bo szkoda czasu. W każdym razie dla wszystkich potomnych, żeby widzieli, że to jest system Lucasa. Generalnie Lucas produkuje te piloty.
i system cały, który jest mobilizera. No i dobra, w każdym bądź razie rzecz jest jaka. Do tego typu ja wykorzystam sobie mój mierniczek, którym pokażę Wam, czy taki pilocik faktycznie coś nadaje, czy nie nadaje. Po wymianie baterii, oczywiście wiadomo, że jak była bateria trup, no to niestety nie było nic. Naciskam klawisz do załączania blokady i pokazuje mi z małą odchyłką, bo mam odchyłkę 3 mega. Generalnie jest 433 mega, czyli jest standard zachowany. Pilot zachowuje się jak najbardziej ok. Natomiast klawisz jest poderwany, ale być może uda mi się wysterować go z pęsetki. O, tak jak widzicie, mamy pracę tego pilota. I żebyśmy mogli go uruchomić, wiadomo, jeżeli jesteśmy na wakacjach, jesteśmy na wyjeździe, mamy troszkę problemu, nie? No bo niestety, z dala od sprzętu, nawet bardzo dobry ktoś, kto siedzi w tym na co dzień, myślę, że nie jeździ ze sobą, nie wozi ze sobą sprzętu do sprawdzania, testowania itd. Choć są i tacy, którzy wiem, że wożą na wrazie W, ale kluczem tego nie zrobimy, do tego potrzebujemy, wiadomo, kawałek miejsca. No i przede wszystkim potrzebujemy microswitch. I teraz dla potomnych, microswitcha mamy tego typu montowanego. To jest microswitch, który możemy u nas na portalu naszym znanym zakupić. Bardzo charakterystyczne dla tego microswitcha jest to, że jego wysokość jest 3,75 mm. Więc jeżeli znajdziemy microswitch, który będzie nawet zbliżony kubaturą tutaj, jeśli chodzi o kwestię szerokości jego, wiadomo, że jeżeli będzie minimalny rozstaw na nóżkach, to przyjmuję założenie, że sobie poradzicie, ale wysokość niestety musi grać rolę 3,75. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że on jest gumowy i sobie ładnie klika, tak jak widzicie, to może się zdarzyć sytuacja tego typu, że gumka, która jest, będzie najnormalniej w życiu delikatnie przywierała ten przycisk i pilot będzie przez cały czas w pozycji aktywnej, a Wy tego wiedzieć nie będziecie ani słyszeć, dlatego że pilot, wiadomo, że nadaje fale radiowe, których my nie widzimy, a nadający pilot przez cały czas rozładuje baterię, ewentualnie pootwiera nam szyby w samochodzie, jeżeli pojazd został w taki system wyposażony. Dobra, więc ja biorę się za przekładkę tego microswitcha i spotykamy się już za chwilkę, bo myślę, że mijałoby się z celem, żebym pokazywał Wam, jak lutować i tak dalej. Dobra, do tego typu jest kalafonia, którą ja osobiście użytkuję w strzykawce. Nie zostawię jakichś ciapek, plam i tak dalej. Dobra, nie zatruwam czasu, biorę się za lutowanie i spotkamy się za chwilę. No i okej, minęło 2 minutki. Przycisk mamy zamontowany, nowy. Tak wygląda ten stary. A jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Jeżeli będziecie lutowali taki przycisk, to pamiętajcie o jednej rzeczy takiej, by ten przycisk docisnąć podczas lutowania. Dlatego, że w razie by się Wam cyna podwinęła pod spodem, tam, pod tej częścią, to on jednocześnie będzie troszeczkę podniesiony. W każdym bądź razie co? Robimy malutki teścik. Przycisk, który już działał, działa. Przycisk, który nie działał, działa. I w ten oto sposób nasz pilocik dostał drugie życie. Bardziej jak pewne, że pojazd. Bo no niestety... Ktoś pewnie ze względu na to, że ten przycisk nie chciał działać bardzo, cisnął, 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 dotąd aż się przycisk rozsypał. I bardzo ważna kwestia taka, ja co prawda mam jak to sprawdzić, elektronika została wrzucona już do pilota, jest sprawdzenie, czy przypadkiem ten pilot nie nadaje przez cały czas. O, także tak jak widzicie, w tym momencie mamy 433, u mnie 6, bo jest 3 odchyłka. Ale pilocik nadaje. I okej, nie zatruwam w tym momencie. Spotykamy się w pojeździe podczas próby odpalenia i pokazujemy, że to faktycznie działa. Trzymajcie się, do zobaczyska. I witam ponownie. Spotykamy się już po obiedzie oczywiście. No i w tym momencie będziecie świadkami tego, czy to wystartuje, czy nie wystartuje po moim zabiegu. Generalnie pilot został sprawdzony, że nadaje. Na pewno nadaje jakąś częstotliwość stałą, czy nadaje kod, tego nie wiemy. Bynajmniej moim testerem tego nie sprawdzę. Otóż co w tym momencie zrobię? Włączę zapłon, kontrolka się świeci, próba odpalenia. Tak jak słyszycie, stacyjka nie odpala niczego.
I uwaga, ta-da-da. Proszę bardzo, kontroleczka zgasła. Docika możemy odłożyć tu. O! I teraz najważniejsza chwila. Czy się udało, czy nie? Ta-da-da! No i super. Dobrze, że akumulator został naładowany wcześniej, bo by nie było czym. Kupę kontrolek świeci innych poza tym. Natomiast nasz pojazd dał zgodę na rozruch i chyba przez to nie trafi na złomowisko i będzie mógł się cieszyć dalszą jazdą, dalszymi kilometrami. Także jak widzicie, taki malutki pilocik zrobił tak kolosalną robotę, że pojazd niestety zamiast sobie jeździć, popełniać kilometry, pędzić, to sobie utknął. Co z kontrolkami tutaj jeszcze jest? Nie wiem, być może fachowcy co robili, coś pokombinowali, coś poprzestawiali. To nie mój temat. Ja obiecałem, że jak się uda, to odpalimy. A co zresztą będzie, mnie nie interesuje. W każdym bądź razie, jeżeli filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jest to jakaś forma podziękowania dla mnie. Jeżeli subskrybujecie kanał, będziecie wiedzieli coś tam od czasu do czasu bieżącego, co może z mojej strony wpaść. Także póki co, za niedługo wakacje, także cieszcie się wypoczynkiem i póki na razie do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!